W tej chwili taką dość poważną sprawą, którą prowadzi przeciwko mnie firma Amica Bronchi, czyli ten wielki wytwórca sprzętu AGD, jest sprawa o to, że ją miałem obrazić, twierdząc, że w fabryce panuje bezprzykładny wyzysk i że Amica ma krew na rękach. Hasło Amica ma krew na rękach doczekało się niewyobrażalnej ilości memów. Mój ulubiony to jest Yoda z Gwiezdnych Wojen, który powiada: Amica na rękach krew ma. To oczywiście młodzież produkuje, która staje po stronie tych pracownic, które wspólnie ze mną i z dziennikarką Gazety Powiatowej z Wronek twierdzą, że w wyniku molestowania seksualnego i mobbingu Ilona Pujanek, pracownica Amiki, odebrała sobie życie. Te pracownice, bardzo dzielnie podtrzymując wersję, znaczy tą prawdziwą, jaka była przyczyna tego, że ich koleżanka już nie żyje, zostały również pozwane przez majstra, który dokonywał tych niecnych praktyk mobbingu i molestowania. I niezawisły sąd już w drugiej instancji, a więc wyrokiem prawomocnym, ustalił, że ta pracownica nieżyjąca zmarła tragicznie, była zarówno molestowana, jak i mobbowana. To jest bardzo ważne dla toczącego się w tej chwili procesu przeciwko mnie i przeciwko Annie Wilk-Baran. Anna Wilk-Baran z Gazety Powiatowej, która pierwsza, że tak powiem, zaalarmowała o tym, co się tam stało. Nawet została skazana na pozbawienie prawa wykonywania zawodu dziennikarza. Na szczęście ten wyrok został anulowany w kolejnej instancji, ale wciąż jeszcze ma bardzo wiele kłopotów prawnych, ponieważ Amica dokłada wszelkich starań, żeby zacierać ślady tych złych rzeczy, które się w fabryce działy. My tam jeździliśmy wielokrotnie i wiecowaliśmy pod fabryką. Konflikt trwa. Konflikt trwa i myślę, że trwać będzie, tak jak wiele innych procesów, kiedy to na przykład czyściciele kamienic czy lichwiarze ciągają mnie po sądach, tak jak też ciągają po sądach członkowie mafii reprywatyzacyjnej obecnego tu mojego kolegę Janka Śpiewaka. Ale to, co nas, że tak powiem, trzyma przy życiu i pozwala walczyć, to jest to, że po naszej stronie jest większość opinii publicznej. Ludzie uważają, że zło należy piętnować, a nie zamiatać pod dywan. I tym się zajmują działacze społeczni, płacąc tą cenę, jakiej druga strona dla nas żąda. I pochylamy głowy i będziemy tę cenę płacić, bo ktoś to wreszcie robić musi. Nie możemy milczeć w sprawie reprywatyzacji, w sprawie wyzysku, w sprawie oszukiwania pracowników, w wielu bardzo ważnych sprawach.